Witam, ja jestem Mr. Grzechuta. To jest kolejny filmik z mapek Escape, w którym będę przechodził mapkę. Znaczy tym razem będę przechodził mapkę. Nie wiem jaką ma nazwę, ale to jest mapka kogoś, kto ma nazwę Sauron. Nie doczytałem się nazwy tej mapki, więc podaję nazwę tego kogoś, kto ją stworzył. No ale dobra. Zacznijmy ją przechodzić. Niczego nie możemy rozwalać, jak tu pisze. I życzy nam dobrej gry. Tak więc. Idziemy. Ta mapka chyba była tworzona przez Polaka, bo tutaj widać, że wszystko jest po polsku. Ale dobra, graj na peaceful, niczego nie rozwalaj. Miłej gry. Go, go, go. Oceń moją pracę od 1 do 10. Sauron. No, tak jak mówiłem, nazwa Sauron. Wprowadź kota, bo tworzyć. A skąd ja mam znać ten kod? Gdzieś był podany? No raczej nie, chyba. Przez chwilę usłyszałem, jakby jakieś drzwi się otworzyły. Znowu. O. Okej. Okay. Więc kod był 3-2. Fajnie. Idziemy dalej. Tak więc na razie chyba będziemy na samych kodach jechać. Nie wiem, w jakim stylu jest stworzona ta mapka. Na razie nie jest chyba dość skomplikowana. Wszystkie dźwignie wystarczyło przełączyć. Nie jest tutaj zbyt ładnie to zrobione wszystko. Wybacz za dziury. Spoko. 1, 2. Wróć do dobrej dziury, znaleziony stone. Stone. Znajdź stone gdzieś w tych okolicach. Okej. Okay. Nie wiem, czy coś można tutaj niszczyć. Nie, nie można niszczyć. Przypomniałem sobie teraz. Skąd ja mam stołu na wziąć? Kurde, znowu nie nagrywam. Znaczy, zapomniałem mierzyć czas. Dobra. No, kamień jest wszędzie, no ale ze skrzyni bym musiał chyba wyjąć jakiś. Ta mapka jest niezbyt ładnie zrobiona. Nie podoba mi się jej wygląd, ale... Ale ogólnie to no... No ciężko mi jest cokolwiek o niej powiedzieć, bo dopiero zacząłem w nią grać. Skąd ja mam ten stone wziąć? Tam nie ma żadnych skrzyń? Coś mi się wydaje, że mam zniszczyć tą trawę. Tylko było pisane, że nic nie mogę niszczyć. Ale nie widzę żadnych skrzyń. Spróbujmy. No, ale ta mapka jest głupia. Na początku było pisane, że nic nie można niszczyć, a tutaj muszę zniszczyć dirta, żeby znaleźć stone'a. Bo bez sensu jest. Kto to wymyślał, to ja nie wiem. W ogóle skąd mam wiedzieć, która dziura jest dobra? Nie ma żadnych
zagadki, podpowiedzi, nic nie ma w ogóle, to jest jakieś dziwne. No i co? I źle wrzuciłem i co mam zrobić? Wrzucę Dirta. Boże, ale mapka jest jedną chyba z najgorszych, jakie widziałem. O ile mi się wydaje, to autor miał myślał o założeniu, że przez to trzeba będzie przejść i tu przez lawę przeskoczyć, ale tutaj można po prostu sobie obok przejść. Okej, nie skomentuję tego. Ale fajnie, jak się spadnie tutaj do lawy, to można po drabinkach wejść, no spoko. Tylko, że jak wpadnę do lawy, to już nie wyjdę. Boże, co to ja za mapkę ściągnąłem. Jak sprawdzałem na stronie, na której ją ściągałem, był jeden komentarz, w którym ktoś napisał, że mapka jest fajna, ale krótka. A moim zdaniem ona wcale nie jest fajna i prawdopodobnie jest krótka. Bez sens w ogóle. Dlatego redstone'a można było ukryć. Brzydko wszystko zrobione, nie wiem, kto to robił w ogóle. No ale dobra, przestańmy już krytykować tą mapkę, jakoś trzeba ją przejść. Potrzebna ci dźwignia, znajdź ją. W tym levelu możesz rozwalać tylko gravel. Crafting level, powodzenia. Mogę rozwalać tylko gravel, ale tego gravela jest pełno tutaj. O, skrzynia jakaś. Come on. Nie mam jak się do niej dostać. Pusta, fajnie. Mam zrobić dźwignię, ale... Muszę jakąś... O, jest skrzynia znowu. Też pusta. O, kolejna. Jest dźwignia. Nie podoba mi się ta mapka. Szczerze powiem. I co, to ma być jakieś trudne w ogóle? Ciąg dalszy nastąpi. Jest to demo mojego Escape. Głosować na forum. Jeżeli się spodobała, zrobię dalsze wersje. No mi się za bardzo nie spodobała. I raczej, jeśli by się pojawiła, to nie mam zamiaru przechodzić dalszych wersji. W ogóle te zagadki były bez sensu i skakanie było proste jak... Nie wiem. Jak konstrukcja cepa. Jak to się popularnie mówi. Ale dobra, skoro skończyła się ta mapka, to skończy też tego Escape'a. Ponieważ nie mam zamiaru ani chwili dłużej siedzieć na tej mapce. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę. No i przepraszam za taką... głupią mapkę troszkę. Obiecuję, że następnym razem znajdę coś lepszego. Tak więc trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!